Dzień dobry, nazywam się Gosia Świderek. Od ponad 20 lat jestem związana z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła. To jest łódzkie stowarzyszenie, które zajmuje się edukacją ekologiczną i edukacją globalną. Badanie, które dzisiaj zaprezentuję, a właściwie jego wyniki, zrealizowaliśmy w ramach projektu Źródła Skutecznej Edukacji. To jest 3-letni projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I w ramach tego badania analizowaliśmy postawy nauczycieli i nauczycielek wczesnoszkolnych wobec edukacji globalnej. Źródło od 10 lat zajmują się edukacją globalną. Od 8 lat realizują projekty związane z edukacją globalną dla najmłodszych, czyli dla dzieci przedszkolnych i dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. I poprzez projekt Źródła Skutecznej Edukacji, którego już mieliśmy 5 edycji, staramy się, żeby ta edukacja globalna trafiła do tych najmłodszych dzieci, żeby nauczyciele jak najczęściej wprowadzali ją do swoich zajęć. I rozpoczynając ten projekt, mieliśmy tą świadomość, że edukacja globalna w Polsce przede wszystkim, no ona jest dosyć wciąż nowym pojęciem i że większość szkoleń, projektów skierowana była do starszych uczniów, to znaczy do uczniów szkół średnich, do uczniów starszych klas podstawówek, gimnazjów jeszcze wtedy, a było bardzo mało projektów skierowanych do tych najmłodszych dzieci i my postanowiliśmy to zmienić. Przez 5 edycji, 6 lat ten projekt Edukacja Globalna dla Najmłodszych realizowaliśmy, a ostatnio doszliśmy do wniosku, że musimy przejść na troszeczkę wyższy poziom, to znaczy i spojrzeć na to zagadnienie z innej strony i postanowiliśmy zobaczyć, jak ta edukacja globalna wygląda w klasach tych najmłodszych dzieci. Postanowiliśmy przeanalizować i podstawę programową nową, i podręczniki, i przeprowadzić badania ankietowe nauczycieli. Badanie, o którym będę mówić, realizowaliśmy od października do grudnia 2019 roku. To ważne, żeby zwrócić uwagę, że to był ten moment, kiedy nowa podstawa programowa jeszcze była w trakcie wprowadzania, czyli rozmawialiśmy z nauczycielami, którzy prowadzą klasy pierwsze i drugie programem nowej podstawy programowej i klasy trzecie. To byli nauczyciele, którzy korzystają jeszcze ze starej podstawy programowej. Ankietę wypełniło 540 nauczycieli z całej Polski, ze wszystkich województw, zarówno ze szkół prywatnych, jak i publicznych, z dużych miast, z małych miejscowości. Badanie zrealizowaliśmy po to, żeby zarówno nam samym, naszej organizacji pomóc realizować działania skierowane do tej grupy na przyszłość, jak również po to, żeby pomóc innym organizacjom, które taką edukacją dla tych najmłodszych chciałby się zajmować. I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że w całej prezentacji, jak również w raporcie, który jest dostępny na naszej stronie, używamy żeńskich form w odniesieniu do respondentów, to znaczy piszemy o nauczycielkach, respondentkach, ankietowanych, dlatego że kobiety stanowią naprawdę przeogromną większość wśród nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, to jest ponad 97%, więc założyliśmy, że w naszym badaniu praktycznie wszystkie ankiety wypełniały kobiety i z tego względu, żeby było nam wygodniej, takiej żeńskiej formy postanowiliśmy używać. W ramach naszego badania przyjęliśmy 3 takie obszary badawcze. One są też powiązane z tym, jak badania analogiczne były przeprowadzane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w szkołach średnich, gimnazjalnych i w starszych klasach szkół podstawowych. I to są takie obszary, jak rozumienie pojęcia edukacji globalnej i doświadczenia nauczycieli w tym zakresie, o tym, jak w praktyce szkolnej ta edukacja globalna wygląda oraz oczekiwane wsparcie w realizacji edukacji globalnej, które nauczycielom pozwoliłoby tą edukację częściej wprowadzać.
Pracując w stowarzyszeniu, które od lat zajmuje się edukacją globalną, mamy głęboko wdrukowaną definicję, którą się posługujemy na co dzień, myśląc o projektach, o działaniach z edukacji globalnej. Jest to definicja wypracowana w 2010 roku przez taki międzysektorowy zespół osób zajmujących się edukacją globalną, to znaczy Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, uczelnie, organizacji pozarządowych. To jest obowiązująca definicja, którą myślę, że wszystkie organizacje, które edukacją globalną profesjonalnie się zajmują w Polsce, używają. I dla nas jest to naturalne, że myśląc o edukacji, myślimy właśnie o tej definicji, która za chwilę wyświetli się Państwu na slajdzie. I to, że my o tym tak myślimy, czasami powoduje, że zapominamy, że nie wszyscy tą definicję znają, że nie wszyscy rozumieją edukację globalną tak jak my. I dlatego postanowiliśmy zbadać, jak to pojęcie edukacja globalna jest rozumiana przez nauczycieli. Zadaliśmy pytanie, z czym przede wszystkim kojarzy się Państwu pojęcie edukacja globalna. I wykorzystaliśmy definicje przygotowane, stworzone przez badaczy Centrum Edukacji Obywatelskiej, czyli Elżbietę Świdrowską i Michała Tragarza, którzy realizowali podobne badanie wśród nauczycieli starszych klas szkół podstawowych. I te definicje zapisaliśmy w takiej skróconej formie, w taki sposób, że pierwsza z nich to edukacja globalna, to uczenie interdyscyplinarne pokazujące relacje między przedmiotami, dziedzinami wiedzy. Kolejna, edukacja globalna to uczenie o tym, w jaki sposób różne kraje i ich mieszkańcy wpływają na siebie nawzajem. Następna, edukacja globalna to uczenie o różnych krajach i kulturach. Następnie edukacja globalna to uczenie o globalnych zjawiskach przyrodniczych i klimatycznych. I ostatnia, edukacja globalna to uczenie o tym, jak pomagać krajom i osobom w sytuacjach kryzysowych. Okazuje się, że obowiązującą, tą, która jest najbliższa tej definicji, o której wspominałam przed chwilą, definicji edukacji globalnej, czyli edukacja globalna to uczenie o tym, w jaki sposób różne kraje i ich mieszkańcy wpływają na siebie nawzajem, to tą odpowiedź wskazało 42% respondentek. To jest bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że trzy kolejne definicje, które nawiązują w pewien sposób do edukacji globalnej, czyli że to jest uczenie o różnych krajach, o różnych kulturach, że to jest uczenie o globalnych zjawiskach przyrodniczych i o tym, jak pomagać mieszkańcom innych krajów w sytuacji kryzysowej. Kolejne 31% wskazało, czyli łącznie mamy ponad 70% wskazań, no, które w jakiś sposób nawiązują do edukacji globalnej. Tylko 5 osób wskazało tą pierwszą definicję, czyli że jest to nauczanie interdyscyplinarne, a tylko 1% odpowiedział, że nie słyszał, nie zna tego pojęcia i z niczym się mu ono nie kojarzy. Następnie zaprezentowaliśmy uczestnikom badania, w ankiecie zamieściliśmy tą obowiązującą definicję przygotowaną przez ten międzysektorowy zespół badaczy i naukowców i praktyków edukacji globalnej, tak żeby nauczyciele wiedzieli, o czym będziemy mówić w dalszej części badania. I zapytaliśmy, czy widzą miejsce dla tak rozumianej edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej. Okazało się, że większość nauczycieli uważa, że nie ma co zwlekać z wprowadzeniem edukacji globalnej do nauczania. Tylko jedna osoba na te 540 uznała, że są to tematy nieistotne. 5 jest zdania, że są to tematy istotne, ale za trudne na tym etapie. A pozostałe 95% uważa, że edukacja globalna jest bardzo potrzebna, z czego 34% sądzi, że treści, wartości i postawy dotyczące tematyki edukacji globalnej są na tyle ważne, że należy wprowadzać je od razu, jak najwcześniej. Kolejne 38% jest zdania, że wiele tych tematów warto wprowadzać, niektóre być może są za trudne, ale wiele z nich warto wprowadzać
na tym etapie. Zapytaliśmy nauczycieli również, przechodząc już do takiego drugiego obszaru badawczego, pytaliśmy o ich praktykę i doświadczenia, czyli to, jak ta edukacja globalna rzeczywiście wygląda w ich pracy, w ich codzienności szkolnej. Okazało się, że wśród badanych nauczycielek 11% to takie prawdziwe, zapalone nauczycielki, które są bardzo zainteresowane tym tematem, realizują go jak najczęściej i jest to dla nich bardzo ciekawy temat, a ponad 30% nauczycielek ma incydentalny kontakt z edukacją globalną, od czasu do czasu bierze udział w konferencjach, w projektach, w szkoleniach. 8 osób, czyli 1,5% ankietowanych, stwierdziło, że nie interesuje się tą tematyką, a 9 osób, czyli niecałe 2%, nie spotkało się wcześniej z pojęciem edukacja globalna. No, choć w poprzednim pytaniu tych osób było mniej, więc widać tu pewną rozbieżność. Okazuje się, że jakby biorąc to pod uwagę, ponad połowa nauczycielek uważa, że temat jest dla nich ciekawy, nawet jeśli znają go tylko z pobieżnej lektury. No i to jest bardzo pozytywna informacja, bo biorąc pod uwagę, że wiele nauczycielek już teraz edukacją globalną się zajmuje, wprowadza je w lekcje, jest to dla nich temat ciekawy, to dalsze pogłębianie tej wiedzy, zaciekawianie, dostarczanie nowych materiałów może spowodować, że ta edukacja globalna będzie jeszcze częściej w szkołach, w tych najmłodszych klasach będzie się pojawiać. I tak, tematy, które poruszam na lekcjach. Najwięcej wskazań otrzymały prawa dziecka i prawa człowieka i to jest aż 97% wskazań, czyli praktycznie wszyscy nauczyciele tym tematem się zajmują. Na drugim miejscu mamy zdrowie i jakość życia na świecie, 90%, i dostęp do wody i innych zasobów naturalnych oraz różnorodność kulturowa. I teraz pytaliśmy również nauczycieli, dlaczego te tematy wybierają, dlaczego nie wybierają innych. Okazuje się, że nauczyciele bardzo często wskazują w przypadku wielu tematów, że obliguje ich do tego podstawa programowa. My przeanalizowaliśmy podstawę programową dosyć szczegółowo. Okazuje się, że na przykład prawa dziecka i prawa człowieka pojawiają się w edukacji szkolnej, ale dopiero wśród starszych klas na lekcjach WOS-u, czyli nie ma ich w podstawie programowej dla najmłodszych dzieci. Mówimy tu o tej podstawie programowej nowej. W starej podstawie programowej prawa dziecka się pojawiały i być może to powoduje, że nauczyciele wciąż jakby wydaje mi się, że te treści są. No poza tym pamiętajmy, że podstawa programowa to jest minimum w podręcznikach i w programach nauczania. Autorzy tych programów i podręczników wplatają więcej treści, więc te treści mogą pojawiać się w programach nauczania, pomimo że nie ma ich w podstawie programowej. Poza tym, oprócz tego, że nauczyciele uważają, że niektóre z tych treści pojawiają się w podstawie programowej, to po prostu wydają im się one ważne. Jeśli jakichś tematów nie podejmują, to wskazują przede wszystkim na brak czasu, brak odpowiednich materiałów czy scenariuszy. I co czwarta nauczycielka twierdzi, że nie jest wystarczająco przygotowana merytorycznie do prowadzenia takich zajęć. Kolejne pytanie, a właściwie slajd, to tematy, których nie poruszam, a chciałabym. Okazuje się, że motywacja nauczycielek, które nie podejmują tych tematów, choć chciałyby, jest to dla nich ciekawe, jest mniejsza niż tych, które te tematy już podejmują, a poza tym uważają, jakby w mniejszym stopniu uważają one, że są to tematy ważne, bo tylko co piąta z nich uważa, że są to tematy faktycznie bardzo ważne. Za najważniejszy został uznany temat zdrowia i jakości życia na świecie. Pytanie tylko, czy nauczyciele zrozumieli to pytanie w taki sposób, że chodzi o zdrowie życia, zdrowie i jakość życia na całym świecie, czy tylko o zdrowie, bo faktycznie treści dotyczące promocji zdrowia i dbania o zdrowie w szkole jest bardzo dużo, a niekoniecznie dotyczą one
jakby całego świata, bardziej pojedynczych uczniów. Za najmniej ciekawe zostały uznane pomoc rozwojowa oraz pomoc humanitarna, no co jest zrozumiałe, są to bardzo trudne tematy na tym poziomie edukacyjnym. Za najciekawsze dostęp do wody i innych zasobów naturalnych. Przy czym, chociaż nauczycielki uważają, że jest to temat ciekawy dla nich, to tylko co piąta uważa, że jest to temat ciekawy dla uczniów. Jako ciekawy wskazana jest również różnorodność kulturowa i zmiany klimatu, ale to są wskazania na poziomie około 15-16%. No i przechodzimy do tematów, których nauczyciele nie chcą i nie zamierzają poruszać. Okazuje się, że najbardziej kontrowersyjnym dla nauczycielek tematem są migracje i uchodźstwo oraz równość płci. Nie porusza i nie zamierza poruszać tych tematów odpowiednio 11 i 12% nauczycielek. Wydawałoby się może, że jest to niewiele, ale weźmy pod uwagę, że są to bardzo ważne tematy we współczesnym świecie, to znaczy tematyka uchodźstwa i migracji będzie narastać, uchodźców klimatycznych prawdopodobnie będzie coraz więcej, z tym zagadnieniem już teraz spotykamy się w bardzo dużym stopniu, zresztą z rozmów na szkoleniach wynika, że nauczyciele faktycznie mają w klasach coraz więcej dzieci z rodzin migrantów. To są tematy, o których rozmawiałam z rodzicami, więc warto, żeby ten temat też był obecny w edukacji dzieci. No a równość płci we współczesnej Polsce myślę, że jest tematem coraz istotniejszym i rozmowa o tym wśród jak najmłodszych dzieci jest bardzo ważna, więc warto, żeby te tematy nie były odrzucane przez nauczycieli. Zapytaliśmy, dlaczego nauczyciele te tematy podejmują bądź nie podejmują i okazuje się, że te motywacje są różne. Na początku przyjrzyjmy się tematowi, który jest najbardziej popularny, najczęściej podejmowany. Przypomnę, 97% nauczycielek zajmuje się prawami dziecka i prawami człowieka w szkole, podejmuje takie lekcje. Okazuje się, że po pierwsze, uważają, że jest to temat bardzo ważny. Po drugie, aż 1/3 uważa, że ten temat jest zawarty w podstawie programowej, co nie jest prawdą, ale takie jest przekonanie. Co czwarta nauczycielka ma ten temat w podstawie w programie nauczania swojego przedmiotu. W mniejszym stopniu miało znaczenie to, czy zagadnienia te pojawiają się na przykład w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły, czy mają wsparcie innych nauczycieli, czy dyrekcji. Pomimo, że jest to temat poruszany prawie przez wszystkich nauczycieli, zaledwie 4% uważa, że ma przygotowanie merytoryczne do tego tematu i osobiście interesuje się tą tematyką. I co tym bardziej ciekawe, tylko 4% uważa, że przydałoby się im większe przygotowanie merytoryczne. Czyli mamy 4% osób bardzo dobrze przygotowanych, a tylko 4% uważa, że chciałaby się przygotować bardziej z tego tematu. Co ciekawe, tylko co czwarta nauczycielka uważa, że prawa człowieka i prawa dziecka są tematem, które są interesujące dla uczniów. Czyli realizują tematy, które są ważne, ale nie są interesujące w ich przekonaniu dla uczniów. Teraz przyjrzymy się pozostałym tematom, najczęściej wybieranym, już nie tylko prawom człowieka, ale również jest to temat zdrowia i jakości życia na świecie, dostępu do wody i zasobów naturalnych, różnorodności kulturowej i dostępu do edukacji. No i widać tutaj przy wszystkich tych tematach taką ciekawą prawidłowość. To znaczy, że 70% nauczycielek twierdzi, że są to tematy bardzo ważne, natomiast tylko 30% uważa, że są to tematy ciekawe dla uczniów. Znowu, aż 20% wybiera tę tematykę, bo uważa, że jest ona zawarta w podstawie programowej, co jak już wspomniałam wcześniej, nie jest prawdą, jedynie różnorodność kulturowa pojawia się w podstawie programowej dla klas 1-3.
I tutaj wspomnę o czymś, co rozwinę w późniejszej części, że tylko 6% nauczycielek twierdzi, że posiada materiały edukacyjne, które ułatwiają jej pracę z tymi tematami, i niecałe 3% uważa, że ma duże przygotowanie merytoryczne. Jest to ciekawe, będziemy to porównywać z tym w kolejnych pytaniach, z jakich materiałów faktycznie nauczyciele korzystają przy realizacji edukacji globalnej. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie 16 tematów, które pojawiają się w ankiecie, to najważniejszy według nauczycielek temat to prawa człowieka, pokój i konflikty na świecie oraz przeciwdziałanie ubóstwu i głodowi, to są wskazania około 75%, a najmniej ważny temat to globalne współzależności. No i to jest to coś, co nas bardzo martwi, dlatego że te globalne współzależności, uświadomienie tych zależności łączących ludzi i miejsca, no po pierwsze jest kluczowym celem edukacji globalnej, jest najważniejszym jej elementem, ułatwia zrozumienie procesów, które się dzieją na świecie, a jest to możliwe i naprawdę robimy to na co dzień z uczniami, którzy do nas przychodzą na zajęcia, z uczniami w wieku 6, 7, 8 lat. Pokazujemy te współzależności i pokazujemy podobieństwa, które nas łączą, więc jest to możliwe. I to jest taki apel do organizacji, które się zajmują edukacją globalną, żeby położyć nacisk właśnie na uświadomienie nauczycielom tej potrzeby mówienia o współzależnościach. Biorąc pod uwagę, że szkoły w swoich działaniach opierają się nie tylko na podstawie programowej, a nauczyciele pracują nie tylko w oparciu o programy nauczania, które wybrali, lecz również o uchwalany corocznie program profilaktyczno-wychowawczy, to też zapytaliśmy ich, czy wybierając lub rezygnując z jakichś treści, kierują się właśnie wartościami szkoły. Okazuje się, że niekoniecznie, tylko 12% nauczycieli średnio wskazuje te wartości szkolne jako powód do wybierania pewnych tematów. No i teraz pytanie dlaczego? Jeśli prawa dziecka były wskazane, jak 18% nauczycieli, i to jest najwyższa taka notowana odpowiedź, zaznaczyło, że właśnie wybiera ją ze względu na wartości szkoły, to zastanowiliśmy się, dlaczego jakby te wskazania są tak niskie. Czy tych treści nie ma w tych programach profilaktyczno-wychowawczych szkół, czy może te programy profilaktyczne nie są dla nauczycieli dokumentem na tyle istotnym, żeby faktycznie wybierając pewne treści kierować się nimi. I postanowiliśmy sprawdzić losowo wybranych 10 programów profilaktyczno-wychowawczych przypadkowych szkół, które znaleźliśmy w internecie. To były szkoły z różnych województw i sprawdziliśmy, że te programy profilaktyczno-wychowawcze zawierają naprawdę bardzo dużo treści i wartości i postaw, które są zbieżne, które są elementem edukacji globalnej. Wręcz te programy profilaktyczno-wychowawcze idą o wiele, wiele, wiele dalej niż podstawa programowa, więc wydawałoby się, że szkoły kierują się takimi samymi wartościami jak edukacja globalna, no co nas nie dziwi, natomiast dziwi nas, że jakby tak mało nauczyciele korzystają z tego, co sami w ramach corocznego procesu uchwalania tych programów wypracowali. Tak jak wspominaliśmy, wielu nauczycieli kieruje się podstawą programową w przekonaniu, że wiele treści w tej podstawie się znajduje. Na przykład 12% nauczycielek wybiera treści związane ze zmianami klimatu, twierdząc, że są one obowiązkowym elementem nauczania wynikającym z podstawy programowej. A
zmiany klimatu pojawiają się w podstawie programowej dopiero nauczania geografii na poziomie rozszerzonym w szkole średniej. Więc jakby ta znajomość podstawy programowej w zakresie tych treści no, nie jest aż taka dokładna, jakby można było oczekiwać. W kolejnym pytaniu pytaliśmy, z jakich materiałów nauczyciele najczęściej korzystają, prowadząc edukację globalną. Okazało się, że aż 60% nauczycieli korzysta z materiałów, które znalazło w internecie, w bibliotece, materiałów wyprodukowanych przez organizacje pozarządowe, różnego rodzaju instytucje. A 30% wybrało, że korzysta z gotowych materiałów, które dostało podczas różnych szkoleń czy projektów. Można było wybrać kilka, w tym pytaniu można było wybrać kilka odpowiedzi naraz, więc one się prawdopodobnie powielają. Natomiast no, to pokazuje, że 60% nauczycieli korzysta z jakichś gotowych materiałów otrzymanych czy przygotowanych przez organizację. Natomiast we wcześniejszym pytaniu, nie wiem czy Państwo pamiętacie, mówiłam, że tylko 6% ankietowanych twierdziło, że ma materiały, które ułatwiają im prowadzenie zajęć. Nie wiemy, skąd ta rozbieżność wynika. Czy może z tego, że mają, a z nich nie korzystają. Z bardzo dużą radością odnotowujemy fakt, że aż 40% nauczycieli twierdzi, że korzysta z materiałów, które same przygotowują. Nauczycielki tworzą te materiały i upowszechniają je pewnie również na różnych grupach i blogach. To teraz jest bardzo widoczne w czasie epidemii, że nauczyciele bardzo chętnie dzielą się tym, co tworzą. Mamy tylko taką prośbę do nauczycieli, że tworząc takie materiały, żeby bardzo dobrze zapoznały się z kodeksem w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów południa i żeby go stosowały, tworząc materiały dotyczące edukacji globalnej, dlatego żeby one faktycznie promowały wartości i postawy zgodne z edukacją globalną, żeby nie pogłębiały stereotypów. No i kolejna rzecz, źródło wiedzy, z której korzystają nauczyciele, to są materiały z podręcznika, z którego korzysta klasa. Prawie 60% nauczycieli korzysta z podręczników. My przeanalizowaliśmy w równoległym badaniu podręczniki. Zachęcam do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Annę Chomczyńską-Czepiel i Kamila Czepiela właśnie o raporcie z tego badania. W skrócie tylko powiem, że analiza podręczników wypadła bardzo słabo, to znaczy, że podręczniki praktycznie nie zawierają żadnych treści z edukacji globalnej. Jeśli zawierają, to bardzo niedużo. Niestety też bardzo dużo stereotypowych, krzywdzących kraje globalnego południa, więc tutaj to korzystanie z materiałów, z podręczników no, czasami może wywołać odwrotne skutki niż cele edukacji globalnej zakładają. Warto też tylko zwrócić tutaj uwagę, że my realizując badanie pytaliśmy też nauczycieli klas trzecich, którzy pracowali na podręcznikach zgodnych z podstawą programową starą, w której tej edukacji globalnej było więcej. W każdym razie większość nauczycieli twierdzi, że w podręcznikach nie ma edukacji globalnej, to jest zbieżne z naszym wynikiem badań. Pytaliśmy nauczycieli również, skąd czerpią wiedzę merytoryczną na tematy związane z edukacją globalną. Okazuje się, że 28% nauczycielek czyta literaturę fachową i popularno-naukową jako źródło wiedzy o edukacji globalnej, a 15% czyta raporty i analizy instytucji zajmujących się tą tematyką. To wydaje mi się, że to jest bardzo dużo, bardzo duża grupa osób, która jest faktycznie mocno zainteresowanych. Dla 27% respondentek źródłem wiedzy merytorycznej edukacji globalnej są również kursy i szkolenia. No i tutaj pojawia się pewna taka zagadka, dlatego że
Jeśli faktycznie te deklaracje mają potwierdzenie w rzeczywistości, to bardzo dziwi bardzo niska ocena, samoocena nauczycielek co do tego, na ile one się czują przygotowane merytorycznie do prowadzenia zajęć z tematów edukacji globalnej, dlatego że przypomnę, tylko 3% twierdzi, że ma duże przygotowanie i osobiście interesuje się wybranymi tematami. Więc tu mamy 3%, tu mamy 28%, które czyta literaturę fachową, 15% osób, które czyta raporty. Jest to zastanawiające, czy jakby skąd ta niska samoocena. Przechodzimy do oczekiwanego wsparcia w zakresie prowadzenia edukacji globalnej. To jest ta część badania, którą zrealizowaliśmy po to, żeby nam jako stowarzyszeniu, które tą edukacją globalną się zajmuje od lat, ułatwili sobie pracę, ułatwili sobie planowanie, żeby te działania, które podejmujemy, były bardziej zbieżne z oczekiwaniami nauczycieli. Zapytaliśmy, jaka forma doskonalenia zawodowego w zakresie edukacji globalnej byłaby dla nauczycielek najlepsza. Okazuje się, że najczęściej wybierane są jednorazowe, kilkugodzinne szkolenia z edukacji globalnej, ale już na drugim miejscu mamy kurs internetowy i na trzecim webinaria. I to jest nowość. Robiliśmy analogiczne badanie mniej więcej 10 lat temu dotyczące edukacji ekologicznej. Wtedy te formy internetowe były na szarym końcu, chyba na ostatnim miejscu. Tutaj mamy drugie i trzecie miejsce z wskazaniami 44 i 24% łącznie tych internetowych form doskonalenia. Więc to też sugestia dla organizacji, które się zajmują edukacją globalną, żeby z tych form jak najczęściej korzystać, bo jest to wygodne dla nauczycieli. Okazuje się, że na pytanie, jakiego rodzaju wsparcie ułatwiłoby Pani wprowadzenie edukacji globalnej do zajęć, najwięcej, około 60% wskazań miały materiały edukacyjne dotyczące właśnie tego zagadnienia. O wiele mniej, bo około 36% wskazania to więcej treści w podręcznikach. To jest sugestia z kolei do autorów i wydawców podręczników, by te treści się pojawiały i by pojawiały się w formie faktycznie zgodnej z celami edukacji globalnej. I tu znowu odsyłam do raportu poświęconego analizie podręczników. Dalej pytaliśmy, jakiego rodzaju materiały z edukacji globalnej byłyby najbardziej przydatne już tak konkretnie. Okazuje się, że tutaj odpowiedzi są bardzo zbliżone do siebie i to są zarówno karty pracy i zdjęcia, ilustracje, materiały audiowizualne. Cała masa różnych materiałów, one przy szczegółowych pytaniach nauczyciele wskazywali jakby cechy, które one powinny mieć. To znaczy, że powinny być wielorazowego użytku, łatwe, jeśli to są materiały do drukowania, to żeby były łatwe do powielania, ładne, graficznie, wizualnie dobrze przygotowane, ale dużo osób kładło nacisk właśnie na to, żeby one były wielorazowego użytku i łatwe do korzystania. Więcej szczegółów można znaleźć w raporcie, bo to jest część, myślę, że istotna dla osób, które takie materiały tworzą, czyli dla organizacji, więc ja nie będę już tutaj szczegółowo tego omawiać. Natomiast podsumowując, całe badanie, z naszego punktu widzenia bardzo optymistyczne wnioski można z niego wyciągnąć. To znaczy aż 95% nauczycielek uważa, że edukacja globalna jest potrzebna. Prawie 40% uważa, że należy zaczynać jak najwcześniej ze wszystkimi tematami. Tyle samo stara się wprowadzać edukację globalną do swoich codziennych lekcji. I to jest najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć, żeby tematy, zagadnienia edukacji globalnej nie były czymś odrębnym, dodatkowym, tylko żeby one były elementem zwykłej szkolnej codzienności. To są podstawy i wartości, które myślę, że są bliskie każdemu z nas, więc pracowanie, mówienie o nich jak najczęściej, pokazywanie ich modelowanie na co dzień ma o wiele większą wartość niż tylko od czasu do czasu mówienie o nich. Co ważne, aż 10% nauczycielek
jest naprawdę zainteresowana tym tematem, uważa się za zapaleńca, dużo się na ten temat sama uczy, uczestniczy w różnych kursach, szkoleniach. Wciąż niepokojące jest to, że nauczycielki mają takie niskie poczucie, że ich wiedza już jest wystarczająca, to znaczy tylko 2-3% twierdzi, że ma duże przygotowanie merytoryczne. No i trochę niepokoi też to, że właśnie nauczycielki nie czują, nie widzą, jak ważne jest mówienie o współzależnościach. To jest coś, na co na pewno my będziemy kłaść nacisk, zachęcamy też do tego inne organizacje, żeby właśnie o tym mówić jak najczęściej. No i co ważne, aż 75% nauczycielek uważa, że warto podejmować też trudne tematy, zagadnienia, które wydają się kontrowersyjne, że rzeczywistość jest złożona, warto o tym mówić nawet wśród najmłodszych dzieci. No i cóż, to jest bardzo ważne, że pomimo, że podstawa programowa naprawdę edukacji globalnej, podstawa programowa dla tych najmłodszych dzieci naprawdę nie zawiera, zawiera w jakichś szczątkowych zupełnie częściach, to, że zarówno w podstawach, w programach nauczania, jak i w tych dokumentach szkolnych, jak i w tej praktyce nauczycielskiej ta edukacja globalna pojawia się w dużej części i myślę, że przy jak największym wsparciu nauczycielek ona się będzie rozwijać i że wszystko jakby idzie w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę, że edukacja globalna dopiero od 10 lat jest obecna w, tak na dobre, jest rozwijana w polskiej szkole, to jesteśmy naprawdę już na dosyć dalekim etapie i myślę, że możemy po tych latach uważać, że organizacje, które tą edukację globalną promują, odniosły już dosyć duży sukces. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jesteśmy bardzo dobrej myśli. Na zakończenie chciałabym zachęcić wszystkich, którzy mają niedosyt do zapoznania się z raportem Rozumieć lepiej, widzieć wyraźniej. To jest raport właśnie z tego badania, o którym mówiłam. Cały raport dostępny jest na stronie internetowej globalnaedu.pl/raporty. Tam również znaleźć można raport dotyczący analizy podręczników.